Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Ląduje znowu Xiaomi, to całkiem ciekawe na moim biureczku, a mianowicie Xiaomi Redmi Note 7. Chyba najlepiej sprzedający się chwilowo smartfon z takich niedrogich, rozsądnych urządzeń. W końcu mogę go przetestować? Więc zobaczmy sobie, jak wygląda. No pierwsze co wygląd, to mi trafiła wersja gradientowa, czyli taki fiolet u góry i niebieski na dole. Z tyłu coś, co jest szkiełkiem. Oczywiście po wypolerowaniu wygląda ładnie, a później się robi takie jak zwykle. Ale no cóż, nie narzekajmy sobie na to. Co ten Xiaomi ma? Oczywiście ma z tyłu dwa aparaty, diodę doświetlającą. O nich za chwilę. Od góry mamy mini jacka, mamy IRDE, mikrofonik dodatkowy, spoczko. Od dołu USB typ C, głośniki, tutaj ekran z wcięciem, ale o tym za chwilę. Trochę tak niezbyt fajnie zrobiony, ten kwestia tutaj tej górki, że widzicie, że ekran jest oddzielony od samej obudowy takim niebieskim pasem plastiku. No wiadomo, jest to po to, żeby on się zbytnio szybko nie zniszczył, bo obudowa sama jest plastikowa, nie jest metalowa. Więc no, dziwi mnie to trochę, bo jeżeli jest coś metal szkło, no to ma prawo się niszczyć, a tutaj dali plastik, no chyba po to, żeby zbyt szybko on się nie zdezintegrował i nie zniszczył. Oczywiście z drugiej strony przyciski, głośność, no i cóż, praktycznie tyle. No fon wygląda ładnie, ale ładnie wygląda, dopóki go nie dotkniecie. Dlatego też producent dał nam silikonka, więc sobie od razu silikonka założę i będzie mi troszeczkę łatwiej. W silikonku już tak super nie jest, silikonek tak samo się paskudzi i w ogóle syfi jak cokolwiek innego. Trochę dziwnie zrobione, bo tutaj ta część, no, mogliby kółeczko zrobić, a nie tylko takie duże wycięcie. No, coś im nie pykło. No, a oczywiście jest też czytnik linii papilarnych. Zobaczmy, jak w Xiaomi od razu on działa. No, chłopski poziom albo coś w tym stylu. Jest naprawdę mega szybko, więc to już na dzień dobry jest spoko. Oczywiście rozblokowanie ryjkiem też jest, jak widzicie, możecie sobie popatrzeć i jak on łapie. Całkiem nieźle, mimo że moja gęba trochę była za kamerą, więc to daje radę. Już po założeniu tego TUI widzę, że ono tak nie dochodzi do końca, chociaż nie dochodzi. Zakrywa nam to coś, co mi się nie podobało, więc TUI już jest spoko. Dobra, co w zestawie? W zestawie ładowareczka, u niej za chwilę, kabelek, dzyndzelek i tyle. Właśnie zobaczmy sobie jeszcze od razu, zanim przejdziemy w ogóle do specyfikacji, jak nam tu rozwiązało Xiaomi temat wiadomo czego. No, czyli mamy albo jedną kartę SIM, albo microSD, albo dwie karty SIM bez microSD, więc no tyle. Dobra, co mamy tutaj? Pierwsze co? Snapdragon 666, czyli jednostka 2,2 GHz, jeżeli chodzi o rdzenie, taktowanie. Adreno 512. Moja wersja ma 4 giga pamięci wewnętrznej i 120, nie 128, tylko ja mam 64 akurat. 64-gigową, oczywiście możecie sobie to rozszerzyć. Idźmy dalej, ekran. Co tutaj jest? No widzicie, ekran z efektem łezki, no tak to sobie nazwijmy. Jest to ekran IPS-owy, proporcje 19,5 do 9. Jasność maksymalną jego widzicie. Jeżeli zejdziemy do minimum, jest minimalnie, mógłby być trochę jaśniejszy, bo nie jest jakiś może tak mega super jasny, w szczególności przy przechodzeniu z kątów, no to już troszkę tak, no, już nie jest źle. Mogło być troszeczkę lepiej. Rozdzielczość 2340 na 1080, czyli mamy PPI około 409, więc całkiem, tak to bym powiedział. No wcięcie jest i łezka całkiem duża, jeżeli chodzi o bródka też taka w miarę oczywiście zaokrąglenia, więc no wszystko ładnie, pięknie tak wstępnie wygląda. Co dalej? Bateria. 4000 mAh, 4000 albo 3900 minimum. No śmieszne sobie to tutaj Xiaomi nawet na stronie pisze, że typowo jest 400, a minimalnie 3900, czyli macie 3950, załóżmy. Coś koło tego niech będzie. Dobra, oczywiście obsługuje Quick Charge od Qualcomma, aż w czwartym, że tak powiem, wersji. Jeżeli chodzi o samą ładowareczkę, co nam tutaj Xiaomi daje, na wyjściu mamy 5V 2A, czyli no taka, ona taka szybka, to tak w sumie nie jest. No, zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało w samym smartfonie. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mamy jeszcze, no to zobaczmy sobie w ogóle, co tu mamy za Androidka. No jeżeli chodzi o moją wersję, mam akurat MIU Global w wersji 10.3.4. Na telefonie mamy oczywiście Androida 9,
Tu sobie możecie zobaczyć. No i cóż, jeżeli chodzi o samą jakby wygląd tego, nakładki i tak dalej, no to no, Xiaomi czyste. Klasycznie jak to w Xiaomi, każdy kto miał Xiaomi wie jak to będzie wyglądało. I tutaj nie ma w ogóle co się zastanawiać i, no i cokolwiek o tym mówić, bo tutaj jest masa tak naprawdę opcji do ustawienia, do ogarnięcia. Więc no po prostu typowe MIUI od Xiaomi. Cóż dalej, jeżeli chodzi o samą łączność, mamy Wi-Fi w 2.4 i w 5 GHz od standardu A do standardu AC, czyli całkiem nieźle. Jest Bluetooth 5.0, telefon za całkiem fajną cenę, a jest Bluetooth 5.0, no to już mi się podoba. Oczywiście standardowo GPS, a GPS, GLONASS, Baidu, to wszystko tutaj mamy. No i cóż, tak to wygląda wstępnie. Otóż to Xiaomi. Myślę, że jeszcze najważniejszą rzecz oczywiście pominąłem, bo to nie da się ukryć. Aparaty. Myślę, że w aparatach tutaj też całkiem nieźle. Główny 48 megapikseli, światło w nim 1.8 oraz 5 megapikseli do standardowych celów, czyli pomiaru głębi obrazu, więc tutaj jest teoretycznie stabilizacja wideo, jest AIS. No, zobaczymy jak to będzie robiło fotki, jak to będzie nagrywało, bo to też mnie ciekawi. Oczywiście na wideo macie tylko 1080p, ale 60 albo 30 klatek na sekundę. Jeżeli chodzi o front, macie 13 megapikseli. Światła tutaj nam się Xiaomi nie pochwaliło, więc może tego Wam nie powiem, ale zobaczmy sobie, co jeżeli chodzi o aplikacje. No to tutaj mamy klasycznie krótkie wideo, wideo, zdjęcie, portret, tryb nocny, kwadracik panoramy, więc profesjonalny nawet też jest, więc będzie trzeba trochę pocykać tych fotek, zrobić Wam film i zobaczycie, jak one wypadają, jak one wyglądają, więc trzeba tylko poczekać, aż takowy się pojawi. No wstępnie, niedrogie urządzenie, z Snapdragon 660 to tak w miarę sensownie. 4 GB RAM ujdzie, ekran spoczko, zobaczymy jeszcze jak to cyka fotki, jak to gra. Może będzie naprawdę dobra opcja, chociaż widząc po tym jak to się sprzedaje, to raczej można powiedzieć, że chyba taką dobrą opcją jest. Dobra, wstępnie tyle, tak to wygląda Redmi Note'ik po wyjęciu i chwili zabawy z pudełka. Macie jakieś pytania, piszcie, chcecie coś więcej wiedzieć też. Jakieś porównanie chcecie, żebym coś zrobił, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście na dole linki do społeczności, profil na Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, takie moje na szybko wstępne wyrażenia specyfikacyjne. No wiecie o co chodzi. Wstępne pierwsze wrażenia. Biorę się za testy, no i cóż, tyle. Xiaomi, Redmi, w sumie Redmi Note 7. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.